kochani, na kolejnej lekcji plastyki. Ta lekcja będzie już lekcją przedostatnią w tym roku i dzisiaj chcę Wam pokazać dwie rzeczy, właściwie kilka rzeczy, ale dwa tematy jakby odrębne. Jednym z tematów będzie Dzień Ojca, który już niebawem, i prezenty, jakie możemy zrobić naszym tatom. Drugi temat to już pewne takie zadanie, projekt wakacyjny. Nie będę wymagać rezultatów tej prezentacji w tym roku szkolnym, ale mam nadzieję, że będziecie chętni zrobić coś w wakacje, a jeżeli Wam się będzie nudzić, to zapraszam i będę na pewno brała pod uwagę przy ocenach już we wrześniu w następnym roku szkolnym. No i pierwszy temat to Dzień Taty, więc kochani, ja nie jestem za tym, żeby robić jakieś laurki, owszem, obrazki, laurki zawsze są na pewno mile widziane, ale zazwyczaj po jakimś czasie to ląduje gdzieś w koszu albo wala się, jest niepotrzebne. Życzenia oczywiście jak najbardziej trzeba napisać rodzicom, ale wydaje mi się, że warto zrobić coś praktycznego, co na przykład Wasz tata będzie mógł wykorzystać w swoim warsztacie, czy też w miejscu pracy. Większość ojców ma jakieś tam zaplecze techniczne, nie mówię, że to jest tylko domena mężczyzn, bo niektóre mamy są świetne w technicznych rzeczach. Ja osobiście lubię robić różne rzeczy, takie majsterkowanie to jest jeden z moich koników, ale bardzo często właśnie takie kąciki garażowe, kąciki majsterkowicza mają tatusiowie. W związku z tym myślę, że świetnym prezentem właśnie dla taty będzie zorganizowanie czegoś do takiego kącika. I mam dla Was kilka propozycji, nie tylko dla chłopaków, ale też i dla dziewczyn, bo myślę, że dziewczyny nie są wcale pod tym względem gorsze i mogą jak najbardziej wykonać to samo dla swoich ojców. No i kochani, ja mam pomysł takiego pudełka na narzędzia. Oczywiście wielu ojców na pewno posiada profesjonalne pudełka na narzędzia, ale podejrzewam, że bardzo przyjemnie byłoby im posiadać w Waszej produkcji organizer w swoim garażu albo właśnie w takim miejscu w mieszkaniu, w którym trzymają narzędzia. I zobaczcie, ja zrobiłam taki organizer, żeby Wam pokazać, z pudełka. To jest takie pudełko, które przyniosłam sobie wraz z zakupami po prostu ze sklepu. Czasami, jak zapomnę sobie takiej, wiecie, torby wielokrotnego użytku do sklepu, a nie chcę kupować reklamówek, to po prostu biorę takie tekturowe pudełko i sobie wsadzam do niego zakupy i założę autem do domu. No i zobaczcie, wzięłam takie zwykłe pudełko tekturowe, to jest dosyć grube pudełko. Zobaczycie na zdjęciu, bo pokazuję to pudełko przed jego przerobieniem. No po prostu z jakiegoś produktu, już nawet nie wiem jakiego. I akurat miałam folię, która jeszcze została mi z domku Delalek i tą folią postanowiłam obkleić właśnie to pudełko, ale oczywiście to nie jest wcale obowiązkowe. Możecie użyć do tego starej tapety, możecie użyć papierów kolorowych, a nawet pomalować sprayem lub farbami szkolnymi. I też będzie ok. Warto to pomalować, ponieważ takie pudełko, no po pierwsze, nie będzie już wyglądało jak pudełko z jakiejś artykułów spożywczych lub chemii gospodarczej, tylko będzie takie jednolite i będzie wyglądało dużo ładniej. No i moi drodzy, ja zrobiłam akurat z tej folii, która jest fajna. Jest to taka okleina ze wzorem karbonowym, to się tak nazywa, taki srebrny wzorek i fajnie to wygląda, według mnie właśnie tak technicznie. I teraz co z takiego organizera? No przede wszystkim do tego organizera można włożyć pojemniczki z różnymi narzędziami albo śrubkami i takimi innymi rzeczami, które można używać do przeróżnych rzeczy. Oczywiście, jeżeli Wasz tata zupełnie nie interesuje się majsterkowaniem, możecie wykonać coś takiego na artykuły biurowe, jeżeli ma pracę biurową albo zajmuje się tego typu rzeczami. No i zobaczcie teraz, żeby nie było, że nie macie czegoś w domu i nie możecie wykonać, to zobaczcie, ilu różnych rzeczy można wykonać takie pojemniczki. Pudełko jest takie, można jeszcze je dodatkowo w środku okleić, ja tego jeszcze nie zdążyłam zrobić. No i do tego pudełeczka, które jest bardzo praktyczne, bo ma te uchwyty i można je bardzo łatwo przenosić, możemy wstawić teraz pojemniczki, które wypełnimy właśnie narzędziami, tak żeby posegregować je. Myślę, że zrobienie takiej segregacji, takiego porządku byłoby też super prezentem dla taty. No i zobaczcie, ja tutaj mam różne narzędzia, ale w niektórych już przygotowałam sobie posegregowane rzeczy. Na przykład tutaj mam takie osłonki z jakichś takich kwiatków, które sadziłam w ogródku i one były już od razu w takich kolorowych osłonkach. No i te osłonki już są mi nieprzydatne, bo w domu one mi nie pasują.
świetnie nadadzą się właśnie na przykład na segregowanie śrubek, nakrętek i takich rzeczy. No i po prostu takie pojemniczki możemy sobie do takiego pudła wsadzić i już mamy świetny segregator właśnie na narzędzia. Ja tu zrobiłam jeszcze Wam z recyklingu pojemniczki, żebyście zobaczyli, że super rzeczy właśnie można zrobić z różnych rzeczy przetworzonych. Na przykład pudełko, taka butelka plastikowa po mleku bez laktozy. Zobaczcie, ona ma tutaj taki uchwyt i to jest rewelacyjny pomysł. Jeżeli byście mieli kilka takich mlek, takich opakowań po mleku, to jest to praktyczne z uchwytem i umieszczenie na przykład 6 czy nawet więcej takich opakowań w takim pudle sprawi, że naprawdę będzie w nim super porządek, będzie można to od razu wyciągnąć z pudła i takie narzędzia sobie używać. Na przykład do jednego wkładamy wiertła, do drugiego włożylibyśmy na przykład śrubokręty, nożyki gospodarcze, takie jak ja mam na przykład tutaj i tak dalej. Przeróżne rzeczy możecie wykorzystać. Zobaczcie, tutaj mam pojemniczek po sałatkach, który dostałam po prostu wraz z zamówieniem jakiegoś jedzenia, jakiegoś cateringu i został bardzo fajny pojemniczek, bo ma przegródki i na przykład możemy sobie tutaj wrzucić różne artykuły, gwoździe, akurat tu są tapicerskie, czasem zdarzało mi się robić takie rzeczy, gwoździki, śrubki, nakrętki, zakrywamy zakręteczką, nic z tego już nie wypadnie, oczywiście trzeba to dobrze zamknąć najpierw. I też można schować do pudełka. Także zobaczcie, ile rzeczy można fajnych wykorzystać. Z takich rzeczy, na przykład nawet pudełeczka z jogurtów ładnie pomalowane mogłyby służyć do tego, żeby właśnie umieścić je jako taki segregator. Jeżeli Wasz tata nie ma miejsca na blacie, albo jest naprawdę tego miejsca bardzo mało, to możecie zrobić coś do powieszenia. Półeczkę z nabitymi haczykami, czy też na desce nabite haczyki i wiszące pojemniczki, które będą też bardzo łatwe w obsłudze. Zobaczcie, zrobiłam tutaj dwie opcje takich pojemniczków. Jedną z takich bardzo fajnych po orężadzie butelek. Po prostu wycięłam górę tej butelki i to tak troszkę na ukos, jak tutaj możecie zobaczyć. Następnie, oczywiście po usunięciu etykiet, no bo etykiety nie będą raczej ozdobne. Wycięłam tutaj dziurkę i jeżeli będziemy mieli taki wieszaczek z haczykami, to po prostu możemy sobie takie pojemniczki z narzędziami powiesić, wsadzić do nich również posegregowane przedmioty. Wystarczy kilka butelek i już jest świetny narzędziownik. Ok? No i to samo możecie zrobić właśnie też z butelkami po mleku lub po innych napojach. Zobaczcie, tutaj mamy jakby to samo opakowanie w inny sposób wycięte. Z takim uchwytem będzie bardzo praktyczne do wsadzenia właśnie stojąco do pudełka, a w drugą stronę można wyciąć je w taki sposób, żeby właśnie wyciąć w nim dziurkę i powiesić je na haczyku. I może sobie nam wisieć cały rząd takich pudełeczek z posegregowanymi narzędziami. Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł i na pewno ja te te pojemniczki, które zrobiłam, wykorzystam w praktyce i będę w nich właśnie trzymać sobie narzędzia w mojej szopce na narzędzia w ogrodzie. Także kochani, kombinujcie. Myślę, że to będzie bardzo fajna zabawa zrobić taki porządek. Ja osobiście lubię takie zajęcia. Dobra, druga rzecz, jaką możecie zrobić, to breloczek. Breloczki są często używane do kluczy, do kluczyków, do samochodu, można je doczepić do czegoś. Także praktyczna rzecz i będzie przypominała Waszym tatom o tym, że to właśnie Wy zrobiliście. Ja tu mam taką zawieszkę ze starego breloczka. No i teraz możecie zrobić tutaj spersonalizowany breloczek, na przykład ze swoim imieniem albo z napisem kocham Cię tato, czy cokolwiek Wam się spodoba. Możecie spróbować też wykonać logo samochodu, który posiada Wasz tata własnoręcznie, na przykład z modeliny albo z masy solnej, z masy papierowej. Ja zrobiłam takie, przy okazji robienia tej miski dla mamy, od razu takie serduszko z masy papierowej z wytłoczonym takim wzorkiem, który po prostu odcisnęłam w tym serduszku i takie serduszko możecie pomalować, namalować w nim na przykład swoje imię, polakierować lakierem do paznokci na przykład i po prostu przyczepiacie to do breloczka. Będzie świetny, osobisty breloczek, który na przykład tata będzie sobie nosił przy kluczykach samochodowych. Kochani,
Zapewniam Was, że takie prezenty są bardziej mile widziane niż takie kupione w sklepie, chociaż Wam się wydaje pewnie, że to jest bardziej wartościowe, bo kupiliście to, ale pomyślcie o tym, że tak naprawdę dla Waszych rodziców to, że Wy wsadzicie w tą rzecz swój czas, swoje uczucie, to będzie dużo bardziej cenne i będą w tym takie prawdziwe emocje, prawdziwe zaangażowanie, a nie po prostu tylko kupienie czegoś taniego w sklepie, bo przecież Wasi rodzice dysponują jakimiś pieniędzmi i mogą sobie takie rzeczy sami też kupić, jeśli ich potrzebują. Natomiast takie coś jest niepowtarzalne, Wasza praca wsadzona w prezent będzie dużo cenniejsza i dużo milej widziana, uwierzcie mi. Ja na pewno wolałabym coś, co Wy zrobiliście, niż jakiś prezent po prostu zakupiony w sklepie. Dobra, kochani, no to tyle, jak chodzi o Dzień Taty. Oczywiście możecie mieć swoje pomysły, przysyłajcie zdjęcia Waszych prac i pomysłów na Dzień Taty. Przechodzimy teraz do nowego tematu i tym nowym tematem będzie pamiątka z wakacji. Chciałabym Was namówić na taki projekt wakacyjny. Jeżeli będzie się Wam nudzić, to spróbujcie zrobić coś fajnego, żeby upamiętnić wakacje. Możecie zrobić na przykład taki słoiczek pamięci. Uważam, że to jest świetny pomysł na wakacje, bo w takim słoiczku, niekoniecznie identycznym jak mój, można zgromadzić pamiątki z wakacji albo elementy, które będą Wam przywoływać pewne wspomnienia. I to jest świetny sposób nie tylko na ozdobienie swojego pokoju, ale właśnie na zachowanie tych pozytywnych wspomnień i tej energii wakacyjnej, żeby Wam na dłużej starczyła. Zobaczcie, ja wymyśliłam taki słoik, można zrobić kuferek, można zrobić pudełko wakacyjne. Słoik jest o tyle fajny, że jest przezroczysty i zawsze będziecie widzieć, co jest w środku, więc będzie Wam to cały czas przypominać o super czasie wakacji. Można użyć zwykłego słoja, ja akurat mam pod ręką ten, więc go wykorzystam, ale zwykły słój, na przykład okręcony sznurkiem takim jutowym, przyklejony, tak jak pokazywałam kiedyś w rzeczach z recyklingu, będzie też rewelacyjnie wyglądał. Zobaczcie, coś takiego i na przykład można tutaj przyczepić jeszcze jakąś karteczkę z datą albo z rokiem, z którego roku jest to pamiątka. Ozdobić jakąś bibułą na wierzchu, dlaczego nie, albo przykleić do tego pomponiki na przykład. Ja wymyśliłam coś takiego, na przykład jeżeli byście byli nad wodą albo na plaży, ale też niekoniecznie, bo może to być po prostu Wasze tło do Waszej pracy, do Waszych wspomnień. Teraz przepraszam z góry, nie mam piasku, więc użyję kaszki mannej. Wiem, że to jest dziwne, ale tak się złożyło, że mi się skończył taki piasek plastyczny i będę używać zamiennie właśnie tej kaszki, która będzie imitować piasek. No i zobaczcie, można sobie nasypać takiego piaseczku do słoiczka. Jeżeli macie ozdobny żwirek lub piasek, możecie zrobić warstwy, będzie świetnie to wyglądało, będzie dodatkowo ozdabiało Waszą pracę. No i zobaczcie, ja spróbuję tutaj ręką nasypać tego kolorowego żwirku i zrobimy takie warstwy, troszkę jak w lesie w słoiku, ale nie będzie to to samo, prawda? Bo nie będziemy tu nic sadzić. I teraz popatrzcie, zrobimy warstwy, ale musicie pamiętać, że nie możecie potem przechylać tego słoja, tylko będziecie musieli już uważać, żeby on raczej był w jednej pozycji, żeby go nie mieszać, tak? Tym bardziej, że tam wsadzimy też inne rzeczy za chwilę. No i dalej, teraz znowu spróbujemy ten żwirek kolorowy, piaseczek kolorowy. Będzie naprawdę bardzo ładnie to wyglądało. Oczywiście taki piaseczek w sklepie akwarystycznym kosztuje tylko 2,5 zł, możecie go kupić w różnych kolorach. Jest to naprawdę bardzo tanie i będzie robić świetny efekt. Na przykład w Wieliczce, gdzie ja mam najbliżej, można kupić właśnie taki piasek w sklepie zoologicznym, zwyczajnym. Taki mały woreczek i sobie po prostu dowolny kolor możecie wybrać, fioletowy, zielony, jaki tam chcecie. Są też różne fajne żwirki, które też będą się świetnie nadawać do tego celu. Ja tutaj już posypałam dosyć potężnie, ale ciężko jest mi to nasypać, nie robiąc bałaganu. Ale nie przejmujmy się tym na razie. No i tak dalej. Można tak sypać tych warstw bardzo dużo i zrobić sobie po prostu taki fajny, ozdobny słój. Widziałam też bardzo fajne pomysły z wiszącymi takimi słojami, żarówkami, które można po prostu też w pokoju powiesić na sznurku i też przepięknie to wygląda i na przykład posadzić w środku jeszcze kaktusik. Będzie dodatkową ozdobą takiej pracy. Ja nie mam takiego kaktusa, więc pokażę Wam po prostu normalną pracę wykonaną właśnie taką techniką.
sypa, no już pobrudziłam wszystko. No nie szkodzi, nie będziemy się tym przejmować. Później posprzątam. No i ta kaszka się już raczej potem do niczego nie nada niestety, ale myślę, że zostawię sobie ten słoik i może faktycznie sama zrobię sobie w nim właśnie takie wspomnienie z wakacji, więc nie będę musiała tego demontować. O, super sprawa, można zrobić jakieś wydmy albo po prostu to rozprostować. No i dobrze, ja nie będę więcej robiła warstw, chciałam tylko Wam pokazać, jak ładnie to może wyglądać, zobaczcie. Mamy takie, robią się takie piękne kolory i paseczki. Możecie zrobić wielokolorowy też, to nie, nic nie stoi na przeszkodzie. Mnie się podoba taki dwukolorowy, to wystarczy dla mnie. No i teraz do tego słoiczka możecie wsadzać wszystkie rzeczy, które Wam się kojarzą z wakacjami. Na przykład jakieś kamyczki albo patyczki ładne, zebrane na wycieczce w lesie. Na przykład pamiątkę z nadmorza. Ja tu mam na przykład taki słoiczek z muszelkami i z piaskiem z Majorki. I na przykład możemy sobie coś takiego tu wsadzić. Dodatkowo na przykład możecie umieścić zdjęcie swoje. Ja tu mam zdjęcie z przyjaciółką z nadmorza. Byłoby to super. Oczywiście zdjęcie musi być w dość małym formacie, ale możecie też po prostu wyciąć postaci ze zdjęcia lub jakiś piękny widoczek. Możecie wsadzić tam pocztówkę, widokówkę z nadmorza. Cokolwiek. Może to być zasuszony kwiat, jak najbardziej. O, i na przykład ja bym sobie tu umieściła taką pocztówkę. Do takiego słoiczka, jeżeli jest troszkę większy, możecie wsadzić też lampki LED-owe. Będzie przepięknie to wyglądało po zaświeceniu tych lampek. No i zobaczcie, ja bym tu jeszcze umieściła coś dodatkowego, na przykład jakieś ładne muszelki. O, można wsadzić tam napis piękny, który będzie informował, jaki czas to był, jakaś data, jakiś napis, przyjaźń czy coś takiego. No i na przykład, o, ja tu na przykład mam taki kamyk, bo nie każdy jeździ nad morze. Kamyk z napisem. Możecie sobie pomalować te kamyki i je również tam umieścić. Oczywiście trzeba to później ładnie wyczyścić. Ja tutaj troszkę to już pobrudziłam. To zdjęcie wydaje mi się nieco za ciemne, ale to nic nie szkodzi. To jest tylko przykład. Na przykład ozdabiamy sobie to jeszcze sznureczkiem. I możecie w zasadzie zbierać całe wakacje takie pamiątki i później właśnie umieścić je w takim słoju pamięci. Jeżeli zrobicie to ładnie, to będzie Wam naprawdę fajnie to przypominało o miłych chwilach. No i zobaczcie, mamy taki słoiczek pamięci. Super pomysł, żeby zająć się czymś fajnym w wakacje, jeśli akurat będzie Wam się nudzić albo będzie padał deszcz. Drugi pomysł, jeżeli nie chcecie robić takiego słoja, do którego Was namawiam serdecznie, to zrobić sobie album wakacyjny albo książkę ze wspomnieniami. Książki już robiliśmy, więc doskonale wiecie, jak sobie z tym poradzić. Można coś takiego właśnie zrobić zamiast pocztówek. Można malować obrazki, które przedstawiają Wasze wspomnienia. Ja Wam pokażę coś fajnego. Zobaczcie, to jest kupiony album, ale sami możecie coś takiego zrobić. Bardzo łatwo możecie kupić papier pakowy albo są gotowe takie w papierniczym sklepie arkusze czy bloki z takim brązowym papierem czerpanym. Można też zrobić to na torebkach takich papierowych, jak są w sklepie na produkty. Po prostu użyć tych torebek jako podstawy naszego albumu i zobaczcie, po prostu go tutaj czymś połączyć, zszyć, nawet użyć tak jak tutaj jest użyty patyczek do tego, żeby to ładnie jeszcze ozdobić, jakieś rafie, wstążki i zobaczcie, na przykładzie tego gotowego albumu, że możecie przygotować sobie coś takiego, wcale niekoniecznie ze zdjęciami, tylko ze swoimi obrazkami, z jakimiś nawet opisami tych wydarzeń. Nawet, zobaczcie, ja tutaj sobie zrobiłam taki album z wakacji. Tutaj jest nawet umowa z firmą, z którą wyjechałam na te wakacje, tak dla pamięci, co to było. Zdjęcie. Przykleiłam sobie monety z kraju, w którym byłam i na przykład mamy tu jakąś wizytówkę. Może to być bilet wstępu gdzieś, żebyście pamiętali, gdzie byliście i kiedy. Bardzo fajnie to wygląda. Zobaczcie, tutaj
do wsadzania tych zdjęć są użyte też takie sznurki, to jest bardzo proste do zrobienia i kiedyś z którąś klasą starszą robiłam również właśnie takie albumy ze sznurkami dla nauczycieli i to jest świetny pomysł według mnie. No zobaczcie, tutaj po prostu mamy albumik, możecie to wykonać też z kolorowego papieru, możecie po prostu zrobić swoją wakacyjną książkę. Namawiam Was do takich prac, bardzo, bardzo się nie mogę już doczekać, jak będę mogła obejrzeć po wakacjach Wasze pomysły. Mam nadzieję, że ktoś z Was się zdecyduje to zrobić, bo jest to naprawdę fajna zabawa. Także kochani, ślijcie pracę i na razie czekam na Wasze prace z okazji Dnia Ojca, bo to będzie ostatnie zadanie, które będę oceniać. Później będzie jeszcze ostatnia lekcja, na której pokażę Wam gry wakacyjne, jakie możecie zrobić sami. Pokażę Wam grę, którą ja przygotowuję i będzie to nasza lekcja pożegnalna i później miłego robienia prac i do zobaczenia, cześć!